Kochani bracia i siostry, najprawdopodobniej spędzimy ze sobą jeszcze przynajmniej dwa wieczory. W związku z tym chciałem o pewną rzecz zapytać. A mianowicie pierwsze pytanie to, czy mogę wam zadawać pytania? Musicie jakoś mi dać znać. To okej, dobra. A czy będziecie odpowiadać? Okej, druga rzecz, czy nie będzie zbyt wiele, jeśli będę was, niektórych z was, prosił o podniesienie ręki? Czy to nie będzie za dużo? Nie, no. W granicach rozsądku. Dobrze, dzisiaj, kiedy pytamy się siebie, czy Jezus znajdzie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, chcemy się przyjrzeć naszej relacji z Panem Bogiem. Dzisiaj Ewangelia, w której Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym. My często myślimy o Królestwie Bożym tylko w perspektywie przyszłości. Ono kiedyś nastanie. To znaczy przyjdzie czas, kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie i wtedy nastanie Królestwo Boże. Tymczasem Jezus wielokrotnie mówił, że Królestwo Boże jest już pośród was. Czym zatem jest Królestwo Boże? Bardzo upraszczając. Królestwo Boże to jest Bóg, który działa pośród swojego ludu, który jest obecny w swoim ludzie i działa. Pięknie Pan Jezus pokazuje postać króla, który pragnie cieszyć się ze swoimi poddanymi z wesela swojego syna. I zaprasza tych, którzy byli mu najbliżsi. Kiedy ci lekceważą jego zaproszenie, zaprasza wszystkich. Tak bardzo mu zależy na ich obecności. I ta Ewangelia nam posłuży do tego, czy na kanwie tej Ewangelii chcemy się przyjrzeć pierwszemu warunkowi, jaki jest konieczny, aby mogła się zrodzić miłość czy przyjaźń, relacja. I myślę, że to jest bardzo oczywiste, ale warto oczywiste rzeczy sobie przypominać. Jak na przykład tę, że Bóg był pierwszy. Że to On jest odwieczny, istniał od zawsze. I to On nas stworzył. Kiedy mówimy o tym, że żeby zaistniała relacja przyjaźni, miłości, to trzeba się spotykać, trzeba być obecnym, to Bóg był pierwszym, który istniał, był obecny. I stworzył nas. Po co? Po pierwsze, aby się z nami podzielić swoim dobrem. Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego. Pan Bóg stworzył ciebie i mnie, aby się z nami podzielić swoim dobrem. Po drugie, byśmy oddali Mu chwałę. I to jest takie piękne, bo kiedy w Księdze Rodzaju autor natchniony zapisuje relacje o tym, jak powstawał człowiek, to pisze tak. I rzekł Bóg: uczyńmy ludzi na nasz obraz, podobnych do nas. Niech panują nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I stworzył Bóg ludzi na swój obraz. Na obraz Boży ich stworzył. I tutaj jest zawarta ciekawa intuicja. Bóg mówi do siebie w Trójcy Świętej: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Uczyńmy człowieka, który będzie do nas, na nasz obraz i podobieństwo. A potem wskazuje autor natchniony, że Bóg stwierdził i Bóg uczynił człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Gdzie się podziało podobieństwo? Zostaliśmy stworzeni do relacji. Pan Bóg nie musiał nas stwarzać, bo On jest doskonale szczęśliwy. On nie jest samotnikiem, bo jeden Bóg jest w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ten Bóg jest doskonale szczęśliwy. On nie potrzebował nikogo więcej. Ale miłość ma to do siebie, że ona pragnie się udzielać, rozlewać. Dlatego Bóg stwarza nas na swój obraz. To znaczy stwarza nas do relacji. To gdzie się podziało podobieństwo? Jeżeli chodzi o podobieństwo, to Bóg chce, byśmy z Nim współpracowali, byśmy stawali się
coraz bardziej do Niego podobni, także w tej relacji. I by zaistniała relacja, potrzeba było dwóch osób. I nie jest to bez znaczenia, dlatego że osoba to jest ktoś, kto ma rozum i wolną wolę. Bóg jest osobą, a nawet trzema osobami, i my jesteśmy osobami. Tak jak On, na Jego wzór mamy rozum i wolną wolę. Jesteśmy świadomi i wolni. I Pan Bóg pragnie, byśmy w relacje wchodzili jako wolni. Nie ze strachu, nie z wyrachowania, nie z przyzwyczajenia, ale byśmy dobrowolnie, w swojej wolności, chcieli z Panem Bogiem relację nawiązać, a właściwie ją podtrzymać, bo to On ją rozpoczął. Pan Bóg dlatego dał nam wolność, bo bez niej nie zaistniałaby miłość. Ale stworzył nas też świadomymi, rozumnymi i pragnie, byśmy w relacje z Nim wchodzili świadomie, pewni tego, co to oznacza. Więc pierwszym warunkiem jest obecność. Ja tak sobie przypominam moich przyjaciół z czasów szkolnych, z którymi właściwie straciłem kontakt. I chociaż czasem się spotykamy i lubimy się, to są bardzo takie przyjemne spotkania, to jednak mam wrażenie, że jesteśmy coraz bardziej dla siebie obcy. Nasze drogi kiedyś się skrzyżowały, biegły równolegle, ale się potem rozjechały. Jaka ważna jest obecność, to dla nas jest oczywiste, że ścieżki nieuczęszczane chwastem zarastają. Że wbrew pozorom potrzeba szukania dróg do siebie. To jest dokładnie to, co robi król w dzisiejszej Ewangelii. On szuka dróg dotarcia do ludzi. Przyjdźcie do mnie. On swoje sługi posyła, by ich zaprosić. Przyjdźcie do mnie. Chcę z wami świętować. I Bóg spełnia ten warunek obecności, spotkania w 100%. Jeden z filozofów pięknie zauważył, że Pan Bóg, żeby być blisko nas, umniejszył się do granic możliwości. Pan Bóg rezygnował ze spektakularności swoich działań po to, żeby być blisko nas. Bo najpierw Bóg stworzył wszechświat. I to było bardzo spektakularne. No spróbujmy sobie wyobrazić, kiedy powstawały planety, układy słoneczne, gwiazdy. To musiał być niesamowity widok. Ale nie było człowieka, który mógłby to podziwiać. Potem Bóg stwarza ziemię. Nadal jeszcze nie ma człowieka, ale Bóg go już stwarza. Bóg stwarza ziemię z myślą o człowieku. To już nie jest tak spektakularne jak stworzenie wszechświata. Ale Bóg pragnie to uczynić dla człowieka. Potem Bóg zostawia się swoją obecność w różnych przedziwnych znakach. Idzie w słupie obłoku, w słupie ognia, pojawia się w krzewie, który płonie, ale się nie spala. Swoją drogą to tam przedstawia się Mojżeszowi, mówiąc, że moim imieniem jest Jestem. Jestem, który jestem. Już samo Jego imię mówi, jestem obecny. I to jeszcze Panu Bogu nie wystarczyło. On postanowił zostać w znakach prorockich. I to już nie jest tak spektakularne, jak rozejście się morza na dwoje. To nie jest tak spektakularne, jak stworzenie wszechświata. A jednak Bóg rozmawia z człowiekiem. Bóg podpowiada człowiekowi, zaprasza go do wspólnoty ze sobą. I tak bardzo Bóg zapragnął być blisko człowieka, że stał się człowiekiem. Tu już nie ma zbyt wiele spektakularności. Narodziło się dziecko. A jednak Bóg był widzialny. Można było go dotknąć, usłyszeć, doświadczyć Jego obecności. I pewnie jak się dobrze domyślamy, nadal Pan Bóg na tym nie poprzestał.
bo się umniejszył tak bardzo, że zostawił swoją obecność w kawałku chleba. Tu już nie ma nic spektakularnego. Jest kawałek chleba, który staje się ciałem Jezusa Chrystusa. Bóg wybrał genialny znak, bo to jest coś, co przyjmujemy w siebie. Nie da się już być bliżej. Bóg rezygnuje ze spektakularności, by ostatecznie być blisko ciebie. On wychodzi tobie naprzeciw. Jego inicjatywa jest pierwsza. Więc myślę, że pierwszą tak wskazówką dla nas jest to, by zauważyć Bożą obecność. W związku z tym, teraz pojawi się pierwsze pytanie, proszę o podniesienie ręki te wszystkie osoby, które choćby raz w życiu dotknęły Boga. Rozumiem, że reszta do pierwszej komunii nie była przyjęta. Niby oczywiste, prawda? Niby oczywiste, że to jest Pan Jezus. Podchodzisz do komunii, mówisz amen. Wierzę, że to jest ciało Jezusa, ale ja nie dotykałem. Bo gdzieś w głowie mamy tego Boga spektakularnego, dziadka z brodą na chmurce, który jest tak odległy, którego być może nawet nie ma. Tymczasem Bóg jest tutaj. Zostawił swoją obecność w sakramentach. On jest substancjalnie, realnie, trwale obecny. I to jest kwestia zauważenia Jego obecności. Gdzie był Bóg, kiedy się działy takie tragiczne rzeczy? No tam. Tutaj jest obecny. To jest tak oczywista obecność, że my o niej często zapominamy. Pomyślmy o Eucharystii. Czym taka Eucharystia różni się od sztuki teatralnej o charakterze religijnym? Dlaczego to pytam? No bo jest dużo podobieństw. Mamy scenę. Są aktorzy poprzebierani. Biegają po scenie, coś mówią, są dialogi. I to jest całkiem dobry teatr, bo z widownią dyskutują. Wciągają widownię też do spektaklu. Jest widownia, mamy balkony, jest muzyka. Można przyjść, posłuchać, można czegoś doświadczyć, coś zobaczyć. Swoje życie można na podstawie takiej sztuki teatralnej zmienić. To skoro to jest tak podobne, to czym się to różni? No właśnie tym, że na Eucharystię przychodzimy do kogoś. Do teatru przychodzimy, by coś zobaczyć. Jesteśmy wycofani, my jesteśmy tylko widzami. Tutaj przychodzimy kogoś spotkać. Jesteśmy uczestnikami. Tutaj spotykamy Boga i to jest zasadnicza różnica. I chociaż nadal można coś zobaczyć, posłuchać, spotykamy kogoś. Druga rzecz, zauważyć Pana Bożą obecność na przykład w sakramencie pokuty i pojednania. Jest Pan Jezus w sakramencie pokuty i pojednania? Tak dajcie jakoś znać konkretniej. Jest. Okej. Okay. Ale do swojego Jezusa z parafii nie pójdziecie, nie? Muszą przyjść, większość nie idzie. Muszą przyjechać Jezusy z dekanatu. Nie, obcy Jezus musi przyjechać, usiąść w konfesjonale, żeby tam pójść. Bo jakoś do tego swojego Jezusa to nie pójdę. I jest coś takiego, że niby jest świadomość, tak? Tam jest Jezus, ja się Jezusowi spowiadam, ale tylko obcemu. Nie? Do swojego Jezusa tak mi głupia pójść. Podobnie w sakramencie małżeństwa. Jest Jezus obecny? Oczywiście, że jest. Tylko najważniejsza jest suknia ślubna i małżonkowie. Oczywiście, że oni są najważniejsi w tym momencie. Ale oni ślubują przed Bogiem. To nie jest kontrakt. Małżonkowie w tym sakramencie wchodzą w przymierze z Bogiem. Zawierają przymierze, a przymierze miało to do siebie, że dwie strony zobowiązywały się do pewnych rzeczy. Małżonkowie zobowiązują się przed sobą do miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej, do obecności ze sobą do końca życia. Ale Bóg się także zobowiązuje.
On obiecuje, że kiedy on nie chce być nawet z największymi honorami przyjmowanym gościem. On chce być domownikiem. On chce mieć swoje miejsce w domu małżonków. Chce być na naradach rodzinnych. Chce móc mówić. Więc kiedy małżonkowie odchodzą od ołtarza, no nie idą tylko we dwoje. Choć często nie zauważają obecności Jezusa, który idzie wraz z nimi. Sakrament namaszczenia chorych. Jest Jezus obecny? Oczywiście, że jest. Tylko pokutuje jeszcze to, że tak długo ten sakrament był nazywany ostatnim namaszczeniem. Nie wiem, jak to się dzieje, że osoby starsze boją się tego jak ognia. No tej obecności Jezusa. Nie? No ile razy byłem przy tym, kiedy mamusiu, to ksiądz przyszedł, nie? Może byś chciała namaszczenie. A co, chcesz mi już do piachu posłać? Nie wiem, jakby ci ludzie słysząc słowa namaszczenie chorych, już słyszą zbijane deski na trumnę. To jest obecność Boga, który przychodzi, żeby podnosić, umacniać w chorobie. Ja mam świadomość, że ja mówię teraz o oczywistych rzeczach. Tylko czym innym jest wiedzieć, a czym innym jest tym żyć. Więc sakramenty to jest jedna z przestrzeni obecności Pana Boga. I zobaczcie, że kiedy Pan Bóg dał nam sakramenty, On dał je w taki sposób, dał ich tyle, żeby być w najważniejszych momentach Twojego życia przy Tobie. Kiedy się rodzisz, On jest. Kiedy jesteś chory czy chora, On jest. Kiedy jest ci ciężko, bo zawinisz, masz wyrzuty sumienia, On jest w sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy potrzebujesz umocnienia, jest w sakramencie Eucharystii. Kiedy przychodzisz, by zawrzeć związek małżeński, jest obecny. I znów, kiedy chrzcicie wasze dzieci, jest obecny. Kiedy wasze dzieci są chore, jest obecny. I tak nieustannie w najważniejszych momentach życia. Ale ponadto On został z nami także w swoim Słowie. O tym będziemy jeszcze później nieco więcej mówić. Święty Paweł napisał, Słowo to jest blisko Ciebie, na Twoich ustach, w sercu Twoim. Jest to Słowo wiary, którą głosimy. Kiedy czytasz Słowo Boże, spotykasz się z Jezusem. To jest także przestrzeń Jego obecności. I Pan Jezus powiedział jeszcze, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I tu uwaga do rodzin i małżonków. Kiedy modlisz się sam, czy modlisz się sama, Pan Bóg jest blisko ciebie, bo jest wszechobecny. Ale kiedy modlisz się ze współmałżonkiem, z dziećmi, to On obiecał, że jest dokładnie w tym momencie między wami. W tym momencie jest między wami. Jako moc ma małżeńska i rodzinna modlitwa, która sprawia, że Bóg na ziemię zstępuje na ten moment, by być w tej rodzinie. Obecność Pana Boga czasami może nam się, możemy przeoczyć tę obecność, dlatego że ona się nie narzuca. On raczej zaprasza. Tak jak król z dzisiejszej Ewangelii. Mnie bardzo dotyka to, co napisał prorok Izajasz, kiedy Pan Bóg mówi tak. Ja jestem Panem i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma innego Boga. Ja jestem Panem i nie ma innego. Przysięgam na samego siebie. Żaden inny Bóg nie istnieje. Dotyka mnie to z bardzo prostego względu. Bóg jakby musiał nam udowadniać, że jest i że jest jedyny. I On nie próbuje nam pokazać się w taki sposób, że nas przestraszyć. Bo wtedy bylibyśmy właśnie ze strachu przed Nim. A On tego nie chce. Chce, byśmy byli dobrowolnie. Dlatego zaprasza, by zobaczyć Jego obecność. On bardziej przysięga na siebie, bo na kogo większego ma przysiąc?
I oczywiście, że mogę Pana Boga wszędzie spotkać, ale nigdzie, absolutnie nigdzie nie usłyszę Go w taki sposób, nie zobaczę Go i nie zjednoczę się z Nim w taki sposób, jak w Eucharystii. Nie ma na świecie innej takiej przestrzeni, żeby z Panem Bogiem się spotkać i mieć pewność, że Go spotkałem. Tak często się tym, którzy próbują Go spotykać wszędzie indziej niż na Eucharystii, przecież jaką mają pewność, że to nie są emocje? Nie wiem, jak nabierają pewności. Tutaj jest pewność, że spotkałem Boga, bo Go dotykam, słyszę Go. Kto z Was, to będzie jutro, już bym wyprzedził. W takim razie jak na tę obecność odpowiedzieć? Myślę, że Panu Bogu zależy na tym, żeby nasza obecność przy Nim była świadoma. Że ja świadomie przychodzę do Niego, zobaczyć Go, posłuchać Go, zjednoczyć się z Nim. Przychodzę, bo mam pewność, że On tęskni. Przychodzę, by budować relacje. I to jest takie przedziwne, że ilekroć przychodzimy do Kościoła, Pan Bóg przez cały czas daje znać, ja jestem tutaj obecny, skup się teraz na mnie. Pan Bóg pragnie, by ta obecność, spotkania z Nim były przygotowane. Pomyśl przez moment, jeśli masz męża czy żonę, dziewczynę, chłopaka, narzeczonego czy narzeczoną, przypomnijcie sobie pierwsze randki. Pierwsze spotkanie. Niektórzy tak oczami przewracają. Kiedy to było? Niezależnie od tego, jak dawno temu to było. Pierwsze randki. Ile tam było przygotowania? Wszystko musiało być idealne. Żeby nie spłoszyć, żeby nie przerazić, żeby zachwycić, nie, sobą. I my przed sakramentami też się przygotowywaliśmy. Rok do komunii, rok do spowiedzi się przygotowywaliśmy. 2-3 lata do bierzmowania. W życiu codziennym to przygotowanie oznacza, że ja przyjdę chociaż kilka minut wcześniej. Nie tylko po to, by mieć miejsce siedzące, ale po to, by uzmysłowić sobie, a potrzeba na to trochę czasu, żeby odnaleźć taki wewnętrzną ciszę, żeby wszystkie swoje myśli, sprawy zostawić na moment przed drzwiami Kościoła, a tutaj by Bóg był najważniejszy. Dlaczego? Bo kiedy ja tu spotkam Boga, to do moich spraw, do tych wszystkich moich trudności wyjdę z Nim i zupełnie jako inny człowiek. Ten sam, ale nie taki sam. Podobnie przed sakramentem pokuty i pojednania. Spotkanie z Nim by było przygotowane przez porządny rachunek sumienia, który nie potępia, ale który pokazuje, że ta relacja została nadwątlona. Pan Jezus pragnie, by nasza obecność przy Nim była regularna i zaplanowana. Dlaczego w taki sposób? Pan Bóg nie chce, byśmy się z Nim spotykali, jak z niektórymi znajomymi na mieście. Myślę, że też macie takie doświadczenie. O, cześć, co tam u ciebie? Wszystko w porządku? I tak ci prawdę nie powie. Albo stara bieda, albo tak, wszystko w porządku. No to my musimy się kiedyś na kawę umówić. I co, kiedyś się umówiliście rzeczywiście? Potem spotykacie tę osobę kolejny raz, przypadkiem na mieście i znów się umawiacie na kawę. Nie o taką obecność i nie o takie spotkanie Jezusowi chodzi. On pragnie, by były regularne, zaplanowane. Bo to jest wydeptywanie ścieżek, szukanie dróg do siebie nawzajem. Jezus pragnie, by nasza obecność była pełna. By kiedy jesteśmy na Eucharystii, to o ile to zależy od nas, byśmy przystępowali do Komunii Świętej w pełni. Mam pewien dylemat, bo kiedy myślę sobie o wszystkich tych, którzy są na mszy świętej, mogliby przystąpić do Komunii Świętej, a tego nie robią.
z własnej winy, to spotykają Boga? Wprawdzie On jest w swoim słowie, jest we wspólnocie, ale widzą Go tylko z daleka. Żeby spotkanie z Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania było pełne, to znaczy szczere, pokorne, pełne prawdy. I oczywiście szczególnym sposobem spotkania z Panem Bogiem jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Jakie to jest piękne, że w tej miejscowości jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Że będąc w mieście, ja mogę wstąpić tam chociaż na 3 minuty. By Panu Bogu powiedzieć, że ja nadal pragnę się z Nim spotykać. Obecność Pana Boga między nami jest niezasłużona. Byśmy na to nie zasłużyli. A jednak Jego miłość pragnie być blisko nas. Jego miłość sprawia, że On chce się udzielać. Chce być jak najbliżej się da. I tak bardzo się uniżył, że został w kawałku chleba. Zaprasza nas na ucztę i karmi nas sobą. Jakie to jest niesamowite, że Bóg tak bardzo się umniejszył, że został w kawałku chleba, by być w nas. Jak być bliżej? On spełnia ten warunek w 150%. I zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. I On dzisiaj pokazuje nam, jak być coraz bardziej do Niego podobnym. By z Nim się spotykać, szczególnie w sakramentach, w Eucharystii.